Witamy na polskim tłumaczeniu wykładu Praktyczne ataki na cache przez sieć i suchary o kotach prowadzonego przez Mike'a Lacourta na żywo z 36. Chaos Communication Congress w Lipsku. Wszystkie wykłady są tłumaczone na żywo pomiędzy językiem angielskim i niemieckim oraz na jeden dodatkowy język. Więcej informacji oraz instrukcji, jak uzyskać dostęp do tłumaczeń, znajdziecie na c3lingo.org. Będziemy wdzięczni za informację zwrotną. Prosimy o użycie hashtaga C3T. Dzisiaj tłumaczą Paweł i Ila. Hey everyone and thank you so much for making it to my talk tonight. Witam wszystkich i dziękuję za przyjście. Nazywam się Michael i chciałbym wam pokazać, jakie badania zrobiłem podczas mojej pracy magisterskiej. Robiłem magisterkę na Politechnice Federalnej w Curychu i pisałem pracę w Amsterdamie. Teraz jestem analitykiem bezpieczeństwa. To są ludzie, dzięki którym to wszystko było możliwe. To jest mój opiekun naukowy i moi koledzy, którzy mnie wspierali i pomogli mi przy tej pracy naukowej. Zacznijmy od ataków na cache. Wcześniej ataki na cache były znane jako ataki lokalne wykonania kodu. Na przykład po lewej stronie mamy dwie maszyny wirtualne, które mają współdzielony sprzęt, także używają tego samego procesora i cache'u, dlatego jeżeli atakujący kontroluje drugą maszynę, to może zaatakować maszynę pierwszą poprzez atak na cache. Podobnie z JavaScriptem. Jeżeli atakujący wykonuje jakiś JavaScript na naszej przeglądarce i współdzieli zasoby z innymi programami, to może zaatakować inny proces. No, JavaScript przywodzi na myśl jakiś atak zdalny, no ale ciągle musi być wykonany na naszej maszynie. Chcieliśmy to pociągnąć trochę dalej i mieć prawdziwy atak na cache poprzez sieć. Wyobraźmy sobie układ, kiedy klient loguje się na serwer przez SSH i mamy trzecią maszynę, którą kontroluje atakujący. Tak jak widzieliśmy wcześniej dzisiaj, możemy w jakiś sposób dobrać się do tego połączenia. Nie możemy dobrać się bez wykonania żadnego kodu na kliencie ani na serwerze. Oprócz tego procesor na serwerze nie jest w żaden sposób zamieszany w ten atak. Przyjrzyjmy się bliżej. No więc mamy takiego kota, który loguje się przez SSH. No i za każdym razem, kiedy kod naciska przycisk, to wysyłamy jeden pakiet. No i to zawsze działa, jeżeli sesja jest interaktywna. No, dlatego, że zobaczmy, co dzieje się na serwerze. Widzimy, że te pakiety trafiają do last level cache, czyli cache'a ostatniego poziomu. W tym czasie atakujący może również przypuścić jakiś atak przez wysyłanie pakietów przez sieć. No i w ten sposób możemy zbadać, jakie są czasy przychodzenia pojedynczych pakietów. Możecie się zastanawiać, w jaki sposób to pomoże nam złamać poufność. To dlatego, że ludzie, kiedy piszą na klawiaturze, to robią to w określonych wzorcach. Na przykład tutaj mam użytkownika, który pisze słowo because. No i widzimy, że napisanie E po B jest trochę szybsze niż naciśnięcie C po E. No i możemy to uogólnić. Możemy zrobić analizę statystyczną. No i, jeżeli przy tych pomarańczowych kropkach możemy dokonać tej rekonstrukcji,
Jeżeli możemy zrekonstruować dokładne czasy, to wtedy możemy zrobić analizę statystyczną i zrobić analizę statystyczną. No i dzięki temu możemy dostać się do tego, kto ktoś napisał w swojej całkowicie prywatnej sesji. No i to brzmi bardzo futurystycznie, ale zaraz pokażę, na czym to polega. Muszę tutaj powiedzieć o jednej rzeczy. Tradycyjnie nasz artykuł musi dostać nazwę. No i jeżeli pracujecie z bezpieczeństwem, to wiecie, o czym mówimy, dlatego że nazwałem swój artykuł NetCAT. No i oczywiście to był żart, dlatego że NetCAT oznacza Network Cache Attack. No ale tak jak to bywa z humorem, może się nie udać. No i nam się bardzo nie udało. No i wywołało to małą burzę na Twitterze tego września. No i mamy tutaj na przykład tweet od Jake'a. No i tak, ty na to wygląda, że to ja jestem tym idiotą. No to naprawmy to. Intel przyjął nasze zgłoszenie i przyznał nam nagrodę i dał nam numer CVE, więc możemy po prostu użyć tego numeru. Podczas tej dramy na Twitterze dostaliśmy również alternatywną nazwę od kogoś. NeoCat. No, w każdym razie nauczyliśmy się czegoś na temat tej nazwy, więc przejdźmy dalej. No więc wróćmy do tej najbardziej interesującej rzeczy naszego badania. No, najpierw będę mówił ogólnie o atakach na cache i DDIO i RDMA, które są głównymi technologiami. Potem powiem o samym ataku i w jaki sposób zaatakowaliśmy DDIO. Będzie też pokazana mała demonstracja. Ataki na cache polegają na obejrzeniu stanu mikroarchitektury, który normalnie powinien być ukryty. I robimy to w ten sposób, że używamy współdzielonych zasobów, żeby dostać się do jakiejś informacji. Trochę przypomina to włamywanie się do sejfu z użyciem stetoskopu. Tak jak z użyciem stetoskopu możemy odsłuchać dźwięków, tak samo tutaj z komputerami. Tutaj patrzymy na cache. Cache rozwiązują problem, że zwykle kiedy problem opóźnienia dostępu do pamięci. Cache wykorzystują to, że dane są lokalnie rozmieszczone w przestrzeni. Zwykle procesory mają trzy poziomy cache'ów. Jest poziom pierwszy, oddzielne cache na dane i instrukcje, potem L2 i potem L3, które jest używane przez wszystkie rdzenie. No jeżeli dane, których używasz tam w cache, to je po prostu bierzemy. Jeżeli nie, to muszą być wyciągnięte z pamięci i nazywamy to chybieniem. No skąd wiemy, że mamy trafienie albo chybienie? Nie możemy po prostu przeczytać danych z cache'a. Możemy użyć techniki zwanej prime and probe, czyli rozruch i sonda. Co dokładnie się dzieje? Pierwszy krok to jest, że staramy się, żeby cache był w jakimś znanym stanie, to znaczy dokonujemy takiego rozruchu tego cache'u, wypełniamy go naszymi danymi, potem czekamy, aż ofiara użyje cache'a, no i na końcu sondujemy. Czyli znowu robimy rozruch, ale tym razem mierzymy dostęp. Szybki dostęp oznacza, że mamy trafienie w cache'u, albo że nikt nie użył cache'a, a chybienie oznacza, że ofiara użyła jednej z linii cache'a pomiędzy rozruchem a sondą.
Co możemy zrobić z tymi trafieniami i chybieniami? Możemy je analizować. Te informacje na temat czasu oznaczają, że wiemy coś o zachowaniu programów i użytkowników. Patrząc tylko na to, możemy wydostać klucze do szyfrowania, sprawdzić, na jakie strony ktoś wszedł, albo zobaczyć, co było w pamięci, to jest Spectre Meltdown. Zobaczmy więc, w jaki sposób możemy wykonać taki atak przez sieć. Najpierw chcę opowiedzieć o DMA. DMA, Direct Memory Access, jest atakiem umożliwiającym bezpośredni dostęp do pamięci. Kiedy dostaniemy pakiet, możemy po prostu pojawiać się w naszej głównej pamięci i możemy go wyciągnąć z tej pamięci. Z DDIO, czyli Data Direct IO Technology, mamy trochę inaczej, dlaczego, że urządzenie PCI może po prostu bezpośrednio dać nam informację. Dzięki temu aplikacja nie musi przechodzić przez główną pamięć, no i może bezpośrednio wyciągnąć dane z cache'a ostatniego poziomu. DDIO oznacza Data Direct IO Technology, czyli bezpośredni dostęp do danych i działa na wszystkich procesorach Intela od 2012. Działa w sposób przezroczysty dla sterowników i dla systemu operacyjnego. Więc większość osób nawet nie zauważy, że coś się zmieniło, ale zmienia się dość drastycznie. Ale po co nam to jest? Do czego nam to jest potrzebne? Chodzi o wydajność. Tutaj mamy ładny wykres z Intela, który pokazuje, jaka jest różnica w dostępach. Patrzymy tutaj na 2, 4, 6, 8 urządzeń i widzimy, że bez DDIO nie potrafimy skalować dalej ruchu. Ale na jasno niebiesko widzimy, że dalej możemy skalować, kiedy dodamy do więcej urządzeń sieciowych. Więc DDIO służy do skalowania aplikacji sieciowych. Druga technologia, której nadużyjemy, to RDMA, czyli zdalny DMA, zdalny bezpośredni dostęp do pamięci. Możemy za jego pomocą ominąć kernel i przenieść warstwę transportu do KRZEM-u. To znaczy, że możemy dostać się do pamięci na zdalnej maszynie bez użycia przerwań. Tak wygląda to użycie. Na lewej mamy serwer inicjujący, a po prawej mamy docelowy. Na początku alokujemy pamięć, no i aplikacja może przenieść dane bez użycia całego stosu kernela. Czasem serwer inicjujący może dostać się w dowolne miejsce tej pamięci. Cytując jedną z firm, dane z pamięci nie będą więcej pojawiać się w cache'ach, no ale z DDIO to nie jest prawda i to właśnie wykorzystamy. No możecie się pytać, gdzie używamy tego RDMA? No i to jest jedna z technologii, o których zwykle się nie słyszy, ale używa się ich zwykle w wielkich centrach danych i w chmurach. Możemy to znaleźć na wielkich chmurach jak Azure i małych jak Huawei czy Alibaba, no i różnie w protokołach takich jak SMB albo NFS. Inne wykorzystania to jest high performance computing, big data, machine learning i takie różne.
into detail about the research and how we no, ale przyjrzyjmy się naszym badaniom. So we know now that we have a shared resource exposed to the network via DDIO and mamy wspólne współdzielone zasoby. Widoczne przez sieć DDIO i możemy czytać i pisać prymitywne wartości przez sieć. Czy możemy rozpracować, jak działa DDIO? Czy możemy rozróżnić odczyty z pamięci z odczytami z cache'u? I czy możemy dostać się do pełnej zawartości niskopoziomowego cache'u? Possible to actually get the timing right, which is an absolutely must for launching a side channel. Well, the second question is then, can we actually access the full last level cache? This would właściwe pytanie brzmi, czy możemy tak naprawdę dostać się do samego niskopoziomowego cache'u? So the first question we can answer with this very simple experiment. So we have on the left. Możemy odpowiedzieć na pierwsze pytanie o odczytach z pamięci lub cache'a. Patrząc na opóźnienie od obu odczytów. So what you can see is that when doing this like 50,000 times over multi different offsets, you can clearly distinguish. Jak widać, robiąc to wiele, wiele razy, można wyraźnie zobaczyć, że rozkład obu opóźnień się różni. Pomarańczowy wykres przedstawia odczyty z cache'a, a niebieski z pamięci. Można także zobaczyć efekt zdalnego dostępu przez sieć. Niektóre pakiety zostały przesłane znacznie wolniej, wpływając na opóźnienia w obu przypadkach. Actually, with DDIO, reads do not allocate anything in the last level. Ale musimy zawsze odpowiednio rozpoznać to, ponieważ z bezpośrednim DMA zapisy nigdy nie pojawiają się w cache'u. Which brings us to the question, can we access the full last level cache? Czy możemy mieć dostęp do pełnej zawartości niskopoziomowego cache'a? Niestety nie. DDIO ma dodatkowe ograniczenie dostępu do cache'a. No w ten sposób mamy dostęp tylko do 10% aktywności w cache'u. Na ostatnim poziomie. No więc do naszego pierwszego ataku to nie zadziałało zbyt dobrze, ale dobra wiadomość jest taka, że inne urządzenia jak PCIe będą używać tych samych dwóch linii w cache'u. No i na to mamy 100% widoczność. Możemy patrzeć na inne urządzenia poprzez cache. So let's look at the end-to-end attack. No, zobaczmy, jak wygląda atak kompleksowy. So as I told you before, we have this basic setup. Tak jak powiedziałem wcześniej, mamy taki układ, w którym jest klient i serwer. I mamy maszynę, którą kontroluje atakujący. So the client just sends this package over a normal Ethernet NIC. Klient wysyła pakiet przez zwykłą kartę sieciową i serwer ma drugą kartę sieciową. Przez tę kartę atakujący może wykonywać operacje. No i wiemy, że pakiety to są kolejne naciśnięcia klawisze, które wykonuje klient. No i to aktywuje niskopoziomowy cache. Ale w jaki sposób możemy się dostać do tych dokładnych czasów dostania pakietów? Of network packages actually work. Popatrzmy trochę bliżej, w jaki sposób to działa. No więc stos ma bufor pierścieniowy, który pozwala na komunikację asynchroniczną pomiędzy kartą sieciową i procesorem. Także jeżeli pakiet przyjdzie, no to alokujemy go na pierwszej pozycji bufora.
of the attacker, which can just profile the cache activity. No tutaj widzimy, po prawej widzimy, co widzi atakujący, no i widzimy tylko, że linia na pierwszej pozycji jest użyta. Nie wiemy, które linie się uaktywnią, no ale możemy zobaczyć, co się dzieje z drugim pakietem. No i tym razem uaktywni się inna linia cache'a. Jeżeli powtórzymy to dla trzeciego i czwartego pakietu, widzimy, że mamy taki schodkowy wzorek. Więc mamy teraz przewidywalny wzorzec, który pozwala nam dostać informację, kiedy dostaliśmy pakiety. To jest przez to, że taki bufer jest zalokowany w taki sposób, że no, nie wyrzuca innych części siebie z cache'a, nie wyrzuca siebie z cache'a. To jest dobre również dla atakującego, dlatego że można łatwo to przeanalizować. No, popatrzmy na prawdziwy przykład. To jest aktywność cache'a, kiedy serwer cały czas dostaje pakiety. No i widzimy tutaj bardzo ładne schodki. Widzimy też, że bufer używa miejsc w pamięci jako właśnie takie koło. Nie mamy dostępu do samej treści, tylko do miejsc w pamięci. Niestety, kiedy użytkownik pisze rzeczy przez SSH, to wzorzec nie wygląda tak ładnie, no bo wtedy już nasza praca byłaby skończona. Będziemy mieli więcej opóźnień pomiędzy pakietami, no i nie wiemy, kiedy użytkownik coś nacisnie. Musimy analizować cały czas, żeby wiedzieć, co się dzieje. So it basically is a two-stage pipeline, which consists of an online tracker. Mamy dwa etapy. Najpierw podczas ataku patrzymy na linię cache, na którą możemy patrzeć przez cały czas. Kiedy widzimy, że odpowiednie linie były aktywowane, to wtedy przesuwamy nasze okno na następne pozycje w pamięci, gdzie sądzimy, że będzie aktywowana. Dlatego, że musimy to robić bardzo szybko, znacznie szybciej niż przyjdą następne pakiety. Na lewo widzimy, w jaki sposób ta część działa. Czyli widzimy to okno na czerwono. Jeżeli przyjrzycie się z bliska, to zobaczycie, że w środku rozświetla się komórka, która odpowiada odpowiedniemu pakietowi z pamięci. No widzimy to, że jest dużo szumu w tych danych. Nie możemy po prostu dostać tego czasu. Do tego potrzebujemy drugiego etapu, czyli ekstrakcji danych. Ekstraktor będzie znajdował najbardziej prawdopodobny czas przesłania pakietu. Wykorzystujemy informacje z pierwszego etapu i dane na temat tego, jak mogą wyglądać różne słowa. No więc znowu mamy czasy dostania pakietów, no ale nie mamy jeszcze słów, a potrzebujemy słów, żeby złamać prywatność naszego połączenia. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, ludzie zwykle mają przewidywalne wzorce, jeżeli chodzi o pisanie. Wykorzystując to, dokonaliśmy ataku statystycznego. Użyliśmy uczenia maszynowego wykorzystującego zachowanie użytkowników i odpowiednie słowa. No i możemy dzięki temu odzyskać rzeczy, które zostały napisane w sesji SSH. 20 osób pisało w dowolny sposób i spisywaliśmy ich tekst. Użyto w sumie 4574 słowa.
I każdy, użyliśmy do tego algorytmu do klastrowania KNN, czyli K najbliższych sąsiadów. Powodem, dla którego użyliśmy tak prostego algorytmu, było dowiedzenie, że sygnał, jaki dostajemy z opóźnień, jest rzeczywiście istotny i można go wykorzystać, żeby móc mapować te opóźnienia na to, co użytkownik pisze. Po lewej stronie widzicie wyniki naszego klasyfikatora na surowych danych. Jest to oparte na opóźnieniach, które pojawiły się przy pisaniu lokalnie na klawiaturze. Widzimy, że to już jest dostatecznie trudne. Dokładność sięga 85%. The attacker can guess 10 words, and if the correct word was amongst these 10 words, then that's considered to be accurate. And with the top 10 guesses, we have an accuracy on 58%. That's just on the raw keyboard data. Z dokładnością 58% jesteśmy w stanie zrobić to zdalnie dla najczęściej używanych 10 słów. Zdalnie jest oczywiście mniej dokładnie ze względu na hałas spowodowany, wprowadzony przez transport przez sieć i opóźnienia z tego wynikające. Ponieważ użyliśmy bardzo prostego algorytmu uczenia, przypuszczamy, że możemy uzyskać dokładniejsze wyniki bardziej zaawansowaną metodą, żeby przeprowadzić taki atak. Teraz widzimy, że może to zadziałać. Nie chcę ryzykować robienia demo na żywo, dlatego pokażę przygotowane wideo. Po lewej stronie widzimy terminal ofiary. Ofiara wkrótce rozpocznie sesję SSH. A po prawej stronie widzimy atakującego. Teraz ofiara zaczyna pisać. Atakujący w tej chwili uruchamia atak, wyciągając informacje o pakietach ze zdalnego cache'u. Ponieważ przetworzenie danych zajmuje chwilę, zobaczymy, że słowa pojawiają się z opóźnieniem. Miejmy nadzieję we właściwej kolejności. Jak widzicie, jesteśmy w stanie poprawnie odgadnąć słowa przez sieć, jedynie przesyłając pakiety do tego samego serwera, do którego loguje się ofiara. Jedynie na podstawie opóźnień, z jakim te pakiety przybywały. Możecie się teraz pytać, w jaki sposób chronimy się przed takimi atakami? No, wystarczy, że zrobimy to na serwerze, ale z naszego punktu widzenia jedyna prawdziwa ochrona to jest wyłączenie DDIO albo nieużywanie RDMA. No ale oba te sposoby wpływają na naszą wydajność, więc DDIO oznacza, że będziemy mieli ponad 10% mniejszą wydajność, zależnie od aplikacji, a jeżeli nie będziemy używać RDMA, no to będziemy musieli przepisać naszą całą aplikację. Intel podczas ogłoszenia podatności powiedział coś innego. Powiedział, że no wystarczy
ograniczyć dostęp z niezaufanych sieci. No ale to jest trochę dyskusyjne. Jestem bardzo dumny, że z tego, że zostaliśmy zaakceptowani na Symposium Security and Privacy w 2020. I Intel również uznał we wrześniu nasze znalezisko i przyznał nam nagrodę. Intel był zmuszony umieścić swój niskopoziomowy cache na szybciej ścieżce. No i to eksponowało więcej komponentów mikroarchitektury i miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. To jest pierwsza podatność na DDIO, ale jest. Pamiętajcie, że jest podłączonych więcej urządzeń, na przykład dyski. Możemy na przykład patrzeć poprzez cache na dyski i inne urządzenie przechowujące dane. Myślę, że tutaj możemy odkryć znacznie więcej, także czekajcie na to. Pozostaje mi tylko podziękować Wam wszystkim i oczywiście wszystkim chodnikom tutaj na konferencji. Dziękuję bardzo. Thank you, Michael. We have time for questions. So you can line up behind the microphones. Mam czas na pytania. So thank you for your talk. I had a question about. Dziękuję za wykład. On a remote machine using SSH. Mam pytanie na temat, kiedy używam maszyny zdalnie, zwykle nie piszę zwykłych słów, tylko jakieś dziwne kreski i inne polecenia shellowe. Chcieliśmy pokazać, że możemy wydostać hasła, no bo wtedy możemy dostać, użyć na przykład sudo. Hasła mają swoją dynamikę. Zwykle wpisuje się hasła trochę inaczej niż zwykłe słowa kluczowe. Jeżeli chcemy zbadać, w jaki sposób użytkownicy wpisują hasła, no to albo pytamy o właściwe hasła i to nie jest takie etyczne, ale możemy też poprosić o inne hasła, no i wtedy mogą je pisać trochę w inny sposób, niż wpisaliby swoje zwykłe hasła. Tak samo z linią command. Po prostu nie mieliśmy korpusu, żeby wykonać taki atak. Hi, thanks for the talk. I would like to ask the original SSH timing paper attacks. It's like 2001 or yeah, exactly. Był oryginalny artykuł na temat ataków czasowych na SSH z 2001. Dlaczego nie ma jakiejś dodatkowej ochrony przeciw takimi atakami? Dlaczego nic się nie dzieje w tym kierunku? Czy jest jakiś powód techniczny? My także baliśmy się, że od 2001 dodano jakieś opóźnienie albo grupowanie. No ale może to by przeszkodziło z interaktywnością, nie wiem jaki jest prawdziwy powód. Czasem jest trudno dodać takie sztuczne pakiety pomiędzy zwykłymi. Dlatego, że kiedy nie są losowe, no to możemy je po prostu odfiltrować. Poza tym nie wiem, dlaczego nie zaadaptowano się przeciwko takim atakom. Microphone 4. How much do you rely on the skill of the typer? Jak bardzo musimy polegać na umiejętnościach piszącego? Jeżeli użytkownik musi szukać każdej litery na klawiaturze albo jest rozkojarzony, wtedy nie będzie miał prawdziwego wzorca pisania.
that the pattern is reducible. As I said, bardzo polegamy na tym wzorcu, dlatego że używamy bardzo prostego algorytmu, uczenia maszynowego. Patrzymy na odległość pomiędzy słowami, więc jeżeli to będzie inne, no to będziemy mieli znacznie mniejszą precyzję. Wouldn't this make it a targeted attack, since you would need to train the machine learning algorithm? To oznacza, że musielibyśmy wykonać ten atak przeciwko konkretnej osobie. So our goal of the research was not like to do next level. Naszym celem nie było opracowanie najlepszego algorytmu uczenia maszynowego. Użyliśmy informacji, które wpisywał użytkownik, żeby przygotować ten atak, ale być może można to uogólnić. Inne badania mówią, że można skategoryzować użytkowników na różne rodzaje piszących. Jeśli dobrze pamiętam, to jest mniej więcej 7 różnych kategorii piszących. Wiem, że różne programy tego typu potrafią użyć twojego sposobu pisania, żeby zidentyfikować cię ponownie, na przykład, żeby pokazać ci reklamę, ale nie szliśmy tak głęboko w poprawianie stanu tego rozpoznawania. Did you ever try this with a high latency network, like the internet? Czy spróbowaliście to na sieci, która ma duże opóźnienie, jak internet? Próbowaliśmy patrzeć ze stałym opóźnieniem. RDMA zwykle jest w centrach danych, dlatego używaliśmy maszyn z podobną topologią. W takim scenariuszu jak internet musielibyśmy powtarzać pewnie atak wiele razy, co przeszkadza, dlatego że wiele razy musielibyśmy w zasadzie prosić użytkownika, żeby wpisał dane kilka razy, więc odpowiedź brzmi nie. If the victim pastes something into the SSH session, would you be able to carry out the attack successfully? No, this is so if you paste stuff, this is just sent out as a batch when you enter. Okay, thanks. Jeżeli wklejamy coś, no to wszystko jest wysyłane naraz, także nie możemy wykonać takiego ataku. Behind mic 6, whom I am completely unable to see because of all the lights. So as far as I understood, the attacker can only see that some package arrived on their NIC. Atakujący, jeżeli dobrze rozumiem, może tylko zobaczyć, że przyszły jakieś pakiety, więc jeżeli jednocześnie działa druga sesja, to czy to może przeszkodzić w tym ataku? Nawet odróżnienie tych pakietów sesji od innych pakietów sieciowych jest zawodne i wymaga pewnej heurystyki. SSH zawsze wykonuje dwa pakiety jeden po drugim, ale pominąłem to, żeby uprościć ten wykład. No, ale używamy takich heurystyk po to, żeby w ogóle odfiltrować pakiety z SSH, dlatego gdybyśmy mieli drugą sesję, to nie moglibyśmy odróżnić, z której sesji pochodzą pakiety. Mic 7 again. You always said there was you were using two connectors or like int, how's it called, NICs? Yes, exactly. Powiedziałeś, że używamy dwóch pakiet sieciowych. Czy to muszą być różne karty sieciowe, czy może być ta sama? Używaliśmy jednej karty, która umie używać RDMA, a druga to było zwykłe połączenie internetowe. Czy to mogłyby być dwie takie same karty? InfiniBand nie używa pufora pierścieniowego, dlatego musielibyśmy śledzić te pakiety w inny sposób i to mogłoby skomplikować sprawę, dlatego że omijamy kernel w ten sposób.
ale gdyby był jakiś przewidywalny wzorzec, to też można by to wykorzystać. Hello again. I would like to ask, I know it was not the main focus of your study, but do you have some estimation how practical this can be, this timing attack? Czy możesz ocenić praktyczność tego ataku? Czy mógłby się zdarzyć w realistycznym scenariuszu? Jaki jest w tej chwili stan i czy możesz ocenić ryzyko takiego ataku? Chodzi o atak na pisanie. Pierwsze badania były z 2001, no i od tego czasu wielu badaczy pokazało, że da się w różnych scenariuszach używać takich ataków na pisanie, na przykład w JavaScriptie. Zawsze to jest trudno ocenić, dlatego że różni badacze używają różnych zestawów danych, ale użyliśmy dość dużego korpusu słów i to nadal działało, być może niezbyt precyzyjnie, ale działało nadal. Gdybyśmy chcieli mieć realistyczny scenariusz z dużą precyzją, to na pewno potrzebowaliśmy więcej danych i lepsze algorytmy uczenia maszynowego. No, ale wszystkie mają swoje wady i zalety. Ladies and gentlemen, the name, the man who named an attack NetCAT, Michael Kurth, give him a round of applause, please. Dziękujemy za uwagę. To było polskie tłumaczenie wykładu praktyczne. Thank you.